Jeśli chcesz kupić skiny lub otworzyć skrzynki za PaySafe Card, SMS lub przelewem, to zapraszam Cię na stronę doubleskins.pl. Link w opisie, polecam. Dobry wieczór Państwu, kłaniam się nisko. O, jest i Kuba Wojewódzki. O, dobry wieczór. Widzę, że dzisiaj mamy niezły ścisk, jak na promocji w Lidlu ostatnio. Ej, bez kitu. Ty, Kuba, weź mnie kiedyś do programu, co? Ale chciałbyś, bo dzisiaj załatwię pracę. No, oczywiście, że bym chciał. Może chciałbyś być jurorem w Top Chip albo Master Chief? W czym? A może chciałbyś pójść do Dzień Dobry TVN? Ty, no nie, programu, wiesz, uwaga. Co, nie, mi by wystarczyło by wyjść tam do ciebie, jakąś zadymkę zrobić i witam. Kiedy chłopak zostaje mężczyzną, twoim zdaniem? Jak mu jaja obrosną. To mam przesrane, bo mi nie rośnie w ogóle. To nie jest śmieszne, to jest... Dobre! Ile masz lat? Luigi. 29. Ojej, syneczku! Ja jestem starszy od ciebie. O Jezu, naprawdę? No. Nie no, Kuba przecież ty nie masz 50. 49. Kuba, powiedz. Znowu Kuba, no nie, Kuba to... Cieszę się, że jesteś. Mam do ciebie mnóstwo pytań. No nie, jeszcze Ajma ma. A do mnie masz? Puszczałaś się? Nie. To błagam cię. Nigdy. No to teraz jest dobre przejście do pytania, czego byś nie wzięła do ust? Na przykład... Na przykład... Na przykład... W jakim sensie? A no wiesz w jakim sensie, chyba nie? Chyba dokładnie tak. Więc zgadza się na to, no Kuba, nie? Nie lubię pomarańczy. Kuba, daj mi 50 zł. A ja lubię pociągi. Jebany kurwa Miszor. Jaki gruchacz ze mnie. A podoba ci się Kinga Duda? Ja na twoim miejscu bym powiedział, że mi się bardzo podoba. Ha ha, ale śmieszne. Jak mówię, ja szczerajsza kupa. No to fajnie. Ty, Kuba, dawaj dziś wyżej. Ja chcę zagrać z tobą. Ej, no to zagrajmy coś razem. Kuba, jaka ranga? To są moje prywatne sprawy. Ja nie wierzę w ty, panie. Dobry jest, dobry. Kubuś jest dobry. Lubię Kubusia. Naprawdę? No Kuba, kurde, chłopie. Twoja mama zna twoich kumpli? Zna. Tak? Naprawdę? No, paru nie lubi, ale wiesz jak to. To moi kumple, nie? Nie jej. Komu dałbyś w ryja, jakbyś mógł? Tobie. Koksik, no co ty? No widzisz, no, takie życie. Ty, Kuba, chcesz zobaczyć sztuczkę? Oj, chyba nie. Czemu? Co można zarzucić facetowi takiemu jak ty? Dużo rzeczy. Masz hejterów? Mam. Ja nie znam ludzi, którzy cię nie lubią. A ja znam. Ale wiem od wspólnych znajomych, że alkoholem też nie gardzisz. No nie gardzę. Lubisz alkohol? No lubię. Wy jesteście alkoholikami? Oczywiście. Prawdziwy Polak wreszcie! A widzisz. A kurwa! Pół litra jest dobre na dwóch, jak jeden nie pije. Daję. Chyba mu się windy skończyły. No. No. Ostatnie kolumny. To niezłe windy. A ty jesteś na Facebooku? Tak. Jak wrażenia? No fajne. Facebook stworzył centralę porozumiewania się najgorszej patologii, jaka istnieje wśród ludzi. No ja wiem.
Ty pies dobry, naprawdę. Jakie to jest uczucie? No fajne, nie, sama batola tam jest. Jakie to uczucie być chłopakiem z Radomia? Normalne, nie? Bo od czasu chytrej bandy właściwie jesteście metropolii. Kurwa, nie. To jest dobry, naprawdę. Mutujcie go, bo to wstaje. Dlaczego ty obrażasz ludzi? Bo lubię. To moja pasja. Hejt, czyli mowa nienawiści, jest mową nieudaczników. Ja pierdolę. Jaka była twoja największa dniówka? O tym mówię. 280. Biedy nie ma! 250. Nie ma. Chyba twoja jaka była najwyższa dniówka? Moja największa dniówka, i to powiem absolutnie bez obaw, to jest 500 tysięcy złotych. To w chuj, Kuba. Kuba, a co będzie na YouTubach? Tak sobie gadamy, to się w ogóle nie nagrywa. Dobra. Co jest lepsze, jedzenie czy seks? Jedzenie. Gej na bank. Owszem. Stary, znajdź trzy argumenty, w którym wytłumaczysz to Polakowi. Nie da się. Kurwa, fajne bindy ma. No. Już mutować chciałem z początku. I skończyło się. Mam jedno pytanie, które jest hardkorem, ale to odwalmy to od razu. Dawaj. Ja nie jestem ciepły od razu, żeby nie było. Ja nie jestem ciepły. Dobra. Który z was jest najprzystojniejszy? Ja. No nie zgadzam się z kolegą. Gdybyś był o 100 kilo lżejszy, to bym cię stupnął. Dzięki. Bo to jak to twoja matka cię robiła. Ty to odważ się od mojej matki, ja przynajmniej ją mam. To jest taki poziom toksyczności, który nawet mnie, starego wygę, przeraża. Może ty nie wiecie, co to moderator głosił? Tak, twoja matka. Dobra, zaleciało sucharem? No tak, Kubuś, masz rację. Dobre, Kuba, dobre. Kuba. Maciek. Kiepski dowcip skraca życie o pół minuty. No dokładnie, tak. Dokładnie. Twoje Kuba są zawsze najlepsze. Ej, specjalnie dojdę, Kuba, do twojej rangi i dam, do twojej areny, Kuba. I dam ci się zabić. Ja też, Kubuś. Kuba. Przestań być dziwką! Przepraszam. Dobry wieczór Państwu, kłaniam się nisko. A sposamy kule. Widzę, że dzisiaj mamy niezły ścisk, jak na promocji w Lidlu ostatnio. Twój tata. Serio? Odcisz go, gościu. Proszę. On nam nie przeszkadza. Mi tak. Fajnie. No nie. Weźcie. Mogę go z... No Kenin, mogę go odmutować, proszę. No na chwilę. Chcę się pośmiać. Yeah. Jestem przygotowany na konsekwencje. Gościu nazwie Kaba dodał filmik z trollem z Andrzejem Dudą. Się okazało, że nie wstawił fragmentu z naszego serwa. Co za... Co ty gadasz? Tak było, Henka. I nie miałam fejmu, wiecie? To było smutne. Ej, Kubie, się już chyba klawiatura skończyła. Dokładnie tak. Ej, wypili. Jesteś prawniczkiem? Sam jesteś pajacu. Nie, już dawno nie. W ósmej klasie mnie uwiodła koleżanka. W ósmej klasie nie miałem zielonego pojęcia. Uwiodła mnie. I zrobiła ze mną... To trwało, bracie, o! 10 sekund. Dobry jesteś. No to nie, ze wspomnienia. Ile u ciebie trwało? U mnie? Powiedzcie znajomym, że będziecie wreszcie w telewizji. Oglądam codziennie. Oglądam telewizję. Chyba raczej będziemy na YouTubie. No. Kawa jak nic. Się tym podniecacie, bo nie wiem co. Kuba, gdzie się nauczyłeś tak grać? U trolka, mówię, to jest albo kawa, albo trolek. To jest kawa, ma profilu zapisane. Dobra. Co dobra? Masz coś do mnie?
No, tak trochę. Dokładnie tak. Ej, słaby jesteś, Kuba. My to tak zmontujemy, że tego nie będzie. Kuba, mam problem. I tak nie. To go rozumiesz. Ale Kuba jest. Jeżeli macie problem, to zadzwońcie na telefon zaufania. Wiesz, co chciałem powiedzieć. Co, na mielicy, to jeden wielki problem. W TVN nie są takie programy, gdzie się chętnie zaproszą, na pewno. So. Ja się ze mną zaprzyjaźniam, cię serduszko na zgodę. Umówmy się. Okej, okay, gdzie i kiedy? W tym momencie? Okej. Okay. A ty jesteś na Facebooku? Wojewódzki, zamknij mordę. Czujesz się gorszy? Nie, czujesz się lepszy. Kubuś Puchatek. Twoja mama zna twoich kumpli? Nie, a co? A widzisz, a dlaczego nie zna? A czemu miałaby znać? Lepiej, żeby poznała. Ej, Kuba, ile to 2 dodać 2? Nienawidzę matmy! Ej, Kuba, jak masz na imię? Dokładnie tak. Kuba nie wie. Zapomniał chłopaczek. Jakub. Wyjaśnił. Kuba Wojewódzki, ja pierdolę. Kuba Wojewódzki. To ja wywiad tutaj mogę, kurwa. Wywiad ze mną możesz przeprowadzić. Jako, że jesteśmy naprawdę z podobnego pokolenia, możemy sobie mówić na ty? No normalnie, kurwa, możemy. Jakub. Cześć. Jesteś prawiczkiem? Tak. No nie przyznawaj się tak szybko. No dobra, sorry, jednak nie. No Jakubie, masz jeszcze do mnie jakieś pytania, Ornot? A podoba ci się Kinga Duda? W sensie, że ta córka prezydenta, ta? No. No całkiem spoko pierdziała, nie? Przecież kurwa, jak to jest jakiś typo, który troluje, to on, kurwa, odcinek cały ze mną będzie miał. Mówisz poważnie? No normalnie, stary.